Jeżeli uczycie się języka polskiego i odwiedzicie kiedyś Polskę, to na pewno jednym z tematów rozmów będą stereotypowe opinie o Polakach. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o tych stereotypach oraz o historycznym kontekście, w którym one powstały. Pierwsze opinie o Polakach pojawiły się w Europie już w późnym średniowieczu, po tym jak Polacy pokonali zakon krzyżacki w bitwie pod Grunwaldem. Poniosła się wtedy po Europie fama o walecznych Polakach. Polacy, którzy stali murem na wschodnich obrzeżach Europy, broniąc ją przed hordami tatarskich, mongolskich i tureckich najeźdźców, swoją własną krwią zasłużyli na tę opinię. Pojawił się wtedy stereotyp Polaka, człowieka honoru. Powstała wtedy bardzo liczna warstwa społeczna arystokracji rycerskiej, tak zwana szlachta. Szlachtę cechował przede wszystkim ogromny patriotyzm i zdolność do największych poświęceń w walce o ojczyznę. Polska była w tych czasach terytorialnie największym państwem w Europie. Jej granice sięgały od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Na południu Polska graniczyła z Imperium Osmańskim. Walki na granicy trwały praktycznie nieustannie. W XVII wieku Turcy wielokrotnie atakują Polskę, ale za każdym razem zostają skutecznie odparci przez siły polskie. W 1683 roku Jan III Sobieski wyrusza na odsiecz oblężonego Wiednia. Jego ciężka kawaleria jest doskonale wprawiona w rozgramianiu hord tureckich. Rycerze noszą na plecach skrzydła z piór, które wydają niesamowity odgłos podczas galopu, płosząc tym konie i wielbłądy Turków. Polska szlachta ratuje Europę od inwazji Turcji osmańskiej. W tym czasie kształtują się typowe cechy tego stanu, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. To wtedy Polacy zaczęli być kojarzeni z wolnością, równością i demokracją szlachecką. Od szlachcica oczekiwano przede wszystkim honoru, odwagi, męstwa, wierności i gościnności. Niczym drugą stroną medalu tych dobrych cech były ich wypaczenia, które również weszły w skład stereotypowych opinii o Polakach. Kłótliwość, pieniactwo, nietolerancja religijna, hulaszczy tryb życia, awanturnictwo. Duch wolności i demokracji nie przypadł do gustu trzem absolutystycznym monarchiom otaczającym Polskę – Rosji, Prusom i Austro-Węgrom. W konsekwencji czego doszło do rozbiorów Polski i naturalnie do licznych powstań narodowo-wyzwoleńczych. Historia polskiej emigracji zaczyna się w 1831 roku po upadku powstania listopadowego. Przymusowo kraj musiało opuścić wtedy ponad 10 tysięcy osób, wśród nich wiele wybitnych postaci świata kulturalnego i elity intelektualnej. W tzw. wielkiej imigracji udział wzięli m.in. Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin. W tych czasach przypadają najcięższe egzaminy patriotyczne Polaków. Triumfuje romantyzm, wiara w cuda, cierpienia i katastrofy. Polak patriota walczy o niepodległość, umiera za kraj, czy też pisze o ukochanej ojczyźnie na imigracji. Powstaje obraz Polaka walczącego o ojczyznę. Odważnego, szalonego i lekkomyślnego, który wierzy, że Polska jest Chrystusem narodów, a potem topiącego smutki w kieliszku. Druga potężna fala emigracji miała miejsce po II wojnie światowej. Przesunięcie granic Polski doprowadziło do masowych wysiedleń ludności, imigracji ludności ukraińskiej, białoruskiej i polskiej. Potężne żniwo emigrantów zebrało też wprowadzenie stanu wojennego na początku lat 80. Polskę opuściło około 250 tysięcy ludzi. Z tej generacji emigrantów pochodzę ja. Uciekłem z Polski 3 miesiące po zakończeniu stanu wojennego, 14 sierpnia 1984 roku. Była to ucieczka z kraju zniewolonego przez reżim komunistyczny. Kilka lat później komunizm upadł, granice zostały praktycznie zniesione i Niemcy znowu zostały zalane przez tłumy Polaków. Ale tym razem większość z nich była turystami, młodymi ludźmi, którzy po raz pierwszy w życiu mogli podróżować po Europie ile chcieli i gdzie chcieli. W tym czasie powstają w Niemczech kawały o notorycznie kradnących Polakach. Ostatnia potężna fala emigracji nastąpiła po otworzeniu granic i rynków pracy w ramach Unii Europejskiej. Współcześnie możemy zaobserwować tworzenie się nowych stereotypów o Polakach. Polacy wchodzą naturalnie w ostry konflikt z dolnymi warstwami społecznymi w krajach, w których pracują. Jest to zrozumiałe. Oni rzeczywiście stanowią realne zagrożenie dla tej ociężałej, przyzwyczajonej do opiekuńczego nastawienia ich krajów warstwy. Młodzi i żądni czynów Polacy ograniczyli nie tylko realną możliwość znalezienia pracy, ale również tak do tej pory popularną możliwość pracy na czarno. Z tej warstwy posypały się obelgi na Polaków. Są one liczne i obejmują całe spektrum zwykłych w takiej sytuacji komentarzy na temat ogólnie niskiej kultury, pijaństwa, złodziejstwa i innych asocjalnych modelów zachowań. W rzeczywistości większość tych milionów Polaków pracuje uczciwie i pilnie, zarówno ku swojemu zadowoleniu, jak i ku zadowoleniu ich pracodawców. Stereotypy zmieniają się z czasem. Na negatywne stereotypy nie trzeba wielu starań. Niechęć sąsiadów jest tutaj często ważniejsza niż jakakolwiek statystyka. Natomiast, żeby doczekać się jakiegoś pozytywnego stereotypu, trzeba praktycznie zniewolić przeciwnika milionami dobrych przykładów. Tym bardziej się cieszę, że właśnie ten stereotyp Polaka słyszę coraz częściej. Polak to uczciwy człowiek, otwarty i tolerancyjny, solidny pracownik i dobry fachowiec. Jesteśmy uważani za naród pracowity, coraz lepiej wykształcony, posiadający dobrych specjalistów. Za najważniejsze wartości Polacy uważają bycie uczciwym, wrażliwym i dobrym człowiekiem. Młodzi Polacy są przedsiębiorczy, dynamiczni, pewni siebie, pracowici. Dla nich ważną wartością w życiu są rodzina, miłość i przyjaźń. To tyle o stereotypowych opiniach o Polakach ode mnie. Dziękuję Wam za uwagę. W moim następnym programie pokażę Wam serię kreskówek, w których Polacy sami wizualizują ten problem.